4 października wspominamy błogosławionego Józefa Canet Giner, prezbitera i męczennika. Józef urodził się 24 sierpnia 1903 roku w ubogiej rodzinie w niewielkiej miejscowości Bel Reaut w Walencji w Hiszpanii. Po ukończeniu studiów i formacji 23 grudnia 1930 roku przyjął święcenia kapłańskie. Z wielką gorliwością podjął posługę kapłańską na terenie diecezji Walencji. Angażował się w katechizację dzieci i młodzieży, dbał o rozwój duchowy parafian, krzewił kult Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej. Pracował bardzo ofiarnie, a przy tym był ubogi. Dał się poznać jako gorliwy i pokorny kapłan. Był ubogim wśród ubogich i dlatego był bardzo cenionym i kochanym duszpasterzem. Po wybuchu wojny domowej w Hiszpanii w 1936 roku musiał wrócić do rodzinnego domu. 4 października został aresztowany i bestialsko maltretowany. Przewieziono go do kwatery głównej milicji w odległym o około 4 km mieście Gandia. W pobliżu tego miejsca został zastrzelony. W chwili śmierci miał 33 lata. Zginął jako męczennik wierny do końca Chrystusowi. Święty Jan Paweł II 11 marca 2001 roku beatyfikował go wraz z 232 męczennikami hiszpańskimi. W homilii podczas mszy świętej beatyfikacyjnej mówił m.in. Życie świętych i świadectwo męczenników pouczają nas, że chociaż przemienienie cielesne nastąpi na końcu czasów wraz ze zmartwychwstaniem ciał, przemienienie serca dokonuje się już teraz na ziemi z pomocą łaski. Którzy ludzie są przemienieni? Odpowiedź jest bardzo piękna. Przemienieni są ci, którzy naśladują Chrystusa w życiu i w śmierci, z Niego czerpią natchnienie i pozwalają, aby napełniała ich łaska, którą On daje. Są to ci, których pokarmem jest pełnić wolę Ojca, którzy pozwalają się prowadzić Duchowi Świętemu, którzy niczego nie stawiają ponad Królestwem Chrystusa, którzy miłują innych tak bardzo, że zdolni są przelać dla nich krew, którzy gotowi są wszystko oddać, niczego nie żądając w zamian. Krótko mówiąc, są to ci, którzy żyją kochając i umierają przebaczając. Tak żyli i umierali Józef i jego 232 towarzyszy, zamordowani w okresie straszliwych prześladowań religijnych, jakie nękały Hiszpanię w latach 30. ubiegłego stulecia. Byli to mężczyźni i kobiety w różnym wieku i wszystkich stanów, kapłani diecezjalni, zakonnicy, zakonnice, ojcowie i matki rodzin, młodzi wierni świeccy. Zostali zamordowani, bo byli chrześcijanami, bo wierzyli w Chrystusa, bo byli aktywnymi członkami Kościoła. Jak wykazały procesy kanoniczne, które poprzedzały uznanie ich za męczenników, wszyscy oni przed śmiercią szczerze przebaczyli swoim oprawcom. Wspomnienie błogosławionego Józefa Canet Giner, prezbitera i męczennika, przypada 4 października. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Józef aż do śmierci walczył w obronie wiary. Sprawdzaj jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.